Dzień dobry. Trochę inne okoliczności przyrody. To znaczy właściwie nie. Miejsce jest to samo, tylko zazwyczaj gdzieś tam stawałem. Ale tam ta trawa tak dała mi się we znaki i stwierdziłem, że trzeba zmienić miejsce. I przesunąłem się tutaj. Tam mam kawałeczek takiej czystej drogi i to będzie mój pas startowy. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest... Tadam! F6F Hellcat. Nie wiem, ja to mam wątpliwości, w którym momencie zrobić omówienie, czy po szczęśliwym starcie i locie, czy jeszcze przed, ale ostatnio nie było żadnych problemów. Wszystkie loty, starty były w miarę szczęśliwe i liczę, że teraz też tak będzie. Także F6F Hellcat. Pierwszy start planuję z ręki wykonać. To tylko powiem tak, jest to jeden chyba z największych, jak nie największy samolot, który wydrukowałem, jednosilnikowy, bo dwusilnikowce to jest troszeczkę inna kategoria. 1,3 metra rozpiętości, no i prawie 1,2 wagi do lotu. To też jest jeden z cięższych samolotów. Będzie na standardowym moim zestawie, czyli 3S z silnikiem 1250 kV, śmigiełko 10.6. No i cóż, on już jest sprawdzony, to tylko biorę kamerę i startuję. O, wyrwało mi go aż z ręki, dobra, już widzę, ale go mi zadziera. Mocno zadziera. Specjalnie go ustawiłem, żeby zadzierał ten ster wysokości, ale nie sądziłem, że aż tak będzie mocno. Okej. Chyba sytuacja opanowana. Wstępnie przynajmniej. Okej. Dobrze. Nie, jeszcze. Pół gazu. Zawracamy. No jest lekki stresik, bo miał troszeczkę zadzierać do góry, a za mocno to się wydarzyło. I opanowywanie w takich sytuacjach chwilę zajmuje. Okej. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, jest pół gazu, takie pół gazu, tak, pół gazu, trochę zwiększę. No jest stres, jak zawsze przy tych pierwszych lotach. No, niech powie ktoś, kto nie miał stresu, tym bardziej, że tak, podszedłem bezstresowo, a się okazało, że jak zadar, to, jak to się mówi, pikawa skoczyła, ciśnienie wzrosło. Buja trochę go skrzydełkami, dobrze, niby maniewiać, zmniejszymy gaz, taka połowa gazu, co jak na ten silnik, ten zestaw, to takie bym powiedział normalne położenie. Nie przylatujemy nad sobą, nie przylatujemy koło drzew, raczej szybko mi to idzie, spoko. No, jak na pół gazu, taki lekki lot nurkujący, całkiem fajnie się rozpędził. Zobaczymy teraz tak, wejdziemy trochę wyżej i wyłączę silnik po nawrocie. Bardzo, że tak powiem, chętnie wykonuję manewry, to dobrze. Ja się tylko obawiam jednej rzeczy, lądowania nim. Jak zresztą zazwyczaj w takich sytuacjach, dobrze. Mamy silnik wyłączony. Przy otwartym podwoziu będzie
Troszeczkę bardziej opadał, ale nie jest źle. No szybko idzie. Niepokoi mnie ten samochód, bo nie daje mi pola manewru. I lądowanie w takiej sytuacji na pewno nie będzie komfortową sytuacją dla mnie. Chociaż nie jest jakoś tam mocno blisko. Spróbujemy zrobić jakieś jedno podejście. Zmniejszone obroty. Jeszcze odrobinę zmniejszone. Podwozie. Podwozie wypuszczone. Dobra, odejść. Chowamy podwozie. Odejście na drugi krąg. Dobrze szedł, tylko mi go zabrało w kierunku samochodu i drzew, mojego samochodu. No trochę jestem, powiem, przyznaję, rozemocjonowany. To nie jest tak, że nie. Niby szło dobrze. Jeszcze jedno podejście. No spokojnie. Komary gryzą. Byłoby, ale byłoby. Jakie emocje. Dawno takich już nie było. No nie mogę się wpasować w tą drogę. Nie mogę się wpasować w tą drogę. Dobrze, że jeszcze sporo akumulatora jest. No to jeszcze jedno podejście. Nie idzie do końca w osi, ale... Nie! Nie! A! O rany! Nie. No dobrze. Jak to było z tym omówieniem? Fatalna sytuacja. A few moments later. Cóż powiedzieć? Co się stało, to wiecie, bo widzieliście przed chwilą na filmie. Natomiast są też dobre wieści. W zasadzie to uszkodzeniu uległa osłona silnika. To nie jest rzecz skomplikowana do druku, także... No cóż, troszeczkę ta trapa tutaj pękła. No cóż,
Coś pomyślimy, co z tym zrobić, czy atrapa będzie, czy nie, to jeszcze zobaczymy. I uszkodzeniu uległo jedno skrzydło. Drugie ma drobniutkie, naprawdę drobne uszkodzenie. O, tutaj w tym miejscu, to jest banalnie proste do naprawy. Tutaj kabinka to bez uszkodzeń. Co do kadłuba, słuchajcie, tutaj co do kadłuba, to powiem tak. To, co uległo uszkodzeniu, to tutaj ta część tutaj poszycia. I to jest tylko poszycie. Natomiast tutaj są pręty węglowe i wszystko tak wygląda, że to się trzyma. Znaczy, ta część uległa uszkodzeniu dlatego, że jak uderzyło skrzydło, to element mocujący skrzydło, właściwie oba skrzydła, tutaj się wyczepiło, on był po drugiej, tutaj po tej stronie i prawdopodobnie to on spowodował to uszkodzenie. Także mamy uszkodzenie poszycia. Natomiast nie widzę jakichś tam większych uszkodzeń i właściwie żadnych uszkodzeń nie widzę tutaj w elementach kadłuba. Dobrze, no mocowanie może tutaj tej osłony silnika, takie no, w tym miejscu, w tym, tutaj również na środku, ale to też nie jest problem do naprawy. Także słuchajcie, no nie wiem ile, jak to teraz będzie obciążenie, ile czasu mi zajmie dodrukowanie tych elementów, ale w zasadzie to zostało do wydrukowania lewe skrzydło i co? I wracamy do lotniska. Może troszeczkę dopracujemy. Samolot jest w ramach testów beta, także takie rzeczy mogą się zdarzyć. Zresztą każdemu się zdarzyło. No, bo kto nie miał ani jednego w wypadku lotniczego, to niech podniesie rękę. No dobra, może ktoś był, no, może są tacy wśród was, że ani jednego nie mieli. W każdym razie szkoda, chociaż w locie całkiem nieźle mi się nie latało, ale byłem zestresowany. Przyznaję, że byłem zestresowany tym jego zadzieraniem, ogólnie całą tą sytuacją. Czwarte, piąte podejście do lądowania i... No i to wszystko tak chyba trochę działa. No przecież, chociaż nie wiem czemu poleciał mi na to drzewo. Trudne sprawy, trudno powiedzieć. Nie będę tego rozkminiał. Cieszę się, że nie mam destrukta takiego totalnego. Dodrukować skrzydło i do lotu. Do następnego odcinka tym razem. Dzięki za oglądanie. Cześć!